Czym mogę służyć? Nazywam się Rysiek Ścigała, jestem kierownikiem tego miasta. Proszę bardzo, czym mogę służyć? Panie prezydencie, chcieliśmy prosić o pomoc w związku z wczorajszymi wydarzeniami, które miały miejsce na skateparku. Tak naprawdę, jako pracownik Pałacu Młodzieży, z panią dyrektor zostaliśmy postawieni pod murem decyzją generalnego inspektora, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który stwierdził, że przeszkody na skateparku stwarzają niebezpieczeństwo i zagrożenie życia. Nakazał natychmiastowe zamknięcie obiektu i rozebranie przeszkód. Tak naprawdę remont zakończyłby się w 1,5 godziny przy użyciu około 10 zł, dysponując spawarką. Wystarczyło dokończyć i załatać dziury, które wynikły z użytkowania, bo na przestrzeni 10 lat nikt nie inwestował w to miejsce. Nasz drugi apel i właśnie dlatego przyszliśmy dzisiaj do pana prosić o pomoc, bo tylko w tej sytuacji pan nam może pomóc. Zawsze pomagam. W tej sytuacji jeszcze, w związku z tym, że prawdopodobnie teraz remont zwiększy koszty, ta sytuacja, która była wczoraj, wygeneruje dodatkowe koszty remontu. Chcieliśmy prosić o pomoc i przyspieszenie realizacji działania, które nie koliduje na przebiciu drogowym. Wpisuje się w miejsce, które zostaje fragmentem terenów zielonych Pałacu Młodzieży, na których aktualnie nic się nie dzieje i nic się dziać nie będzie, bo ten teren to nie nadaje się na żadne boisko, kort czy cokolwiek innego. Tam można dzisiaj obecnie posiać tylko trawę. I wstępne rozmowy były prowadzone z urzędem, z pana pracownikami i wszystko było na dobrej drodze, ale wczorajsza decyzja przyspieszyła nasz protest i próbę podjęcia jakichkolwiek działań. Chcieliśmy głośno zaprotestować tej decyzji. Jeździcie na swój park? Dobrze. A czy ktoś z was jeździ na tym parku rowerowym, który wybudowaliśmy? Na dirtach, tak. Kto? To łapa do góry, żebym zobaczył. Czy warto było budować w ogóle? Bardzo nie tak. Nie ma dużo ludzi. Mało. I tam teraz siedzą pewnie. Większość to widzę. Dobra, czyli mamy sprawę. Bo to są naprawdę kilka z grup. Chciałbym jeszcze zapytać, bo na pewno obiekt ma swojego gospodarza, ma swojego kierownika, ma swoją osobę odpowiedzialną. Czy osób odpowiedzialnych byliście państwo z tym tą sprawą? Młodzieży droga. Wczoraj rozmawiałem z moją szefową, panią dyrektor. Dzisiaj jestem na urlopie i mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni dzień pracy. I ona została postawiona pod murem decyzją właśnie inspektora budowlanego, który czy nakazał... Czy został zamknięty, czy tak, jakieś elementy? Nakazano wtedy zamknięcie skateparku i usunięcie elementów. Po naszych interwencjach, po założeniu tematu na Facebooku, część prac została wstrzymana. Czy wstrzymano to dobrze, czy wstrzymano to źle? Wstrzymana to dobrze, ale została usunięta główna przeszkoda i obecnie ten plac świeci pustką. Tam aktualnie... Nie ma co robić. Okej. Okay. Czy jesteście w stanie pomóc w remoncie? Tak. Super. Dobra, robimy w ten sposób, po kolei. Oczywiście pani dyrektor Komorowska, która zarządza obiektem, zostaje przeze mnie zobowiązana do szybkiego, niezwłocznego remontu, aby mógł być czynny. Jeżeli zechcecie włączyć się w to, żeby no to pomóc brawa. Malować... włączyć się w taki remont, żeby również dać własną pracę, pomalować, coś tam zrobić, takie rzeczy, to bym bardzo prosił, żeby to tak zorganizować, żeby nie była to praca młodocianych, ale dobra wola i chęć. Po to, żeby elementy, żeby było trudniej tym wszystkim, którzy chcą zdewastować, bo to narażą waszą pracę. Bo mamy przykłady takie, że różne elementy, nie tylko skatepark, ale bywają dewastowane przez tych, którzy chcą utrudnić, bawią się tym. Więc mój apel gorący, jeżeli włożycie jakąkolwiek własną pracę w tym zakresie, to bardzo proszę, żeby to można było zorganizować. Jakiś nadzór, jakaś fajna rzecz, ale żeby był element waszej pracy. Ja bardzo na to liczę, bo w domu się czasem takie rzeczy robi. Więc dlaczego nie wspólnie? Mamy trzeci element, który wymaga działań inwestycyjnych. Tutaj musi być oczywiście wniosek Pałacu Młodzieży, żeby to zrealizować. Muszą być wszystkie procedury związane z przejściem prawa budowlanego, prawa administracyjnego i budżetem miasta. To jest oczywiste.
projekt leży na stole, rozumiem, jest przygotowany. Pani dyrektor Komorowska, rozumiem, że zna. Wstępne, i może wnioskować wstępne o... Wstępne opinie i decyzje już zostały i wydane. I może wnioskować o takie. O, poprzedni dyrektor Wydziału Strategii zwracał się z pismami do pani dyrektor o zaopiniowanie tego obiektu, tak samo jak do dyrektora Wydziału Sportu. Odbyło się takie spotkanie. I wszystkie opinie były pozytywne i zmierzaliśmy ku realizacji tej inwestycji. Ale w świetle tego, co się stało dzisiaj, chcielibyśmy zaapelować do pana prezydenta o przyspieszenie tych działań. Jest apel. Musicie wiedzieć, jaka jest procedura, ponieważ boisko, które obok jest zrobione, zupełnie niedawno oddane, to jego koszt był około 400 tysięcy złotych. To nie są kwoty, które spod palca wyciągnie prezydent i powie, o to macie, nie? Tylko to są procedury wynikające z uchwalenia budżetu, przyjęcia przez Radę Miejską określonych działań. Zresztą to są tego rodzaju koszty. Koszt nowego przedsięwzięcia, no tak szacuje pomiędzy 200 a 400 tysięcy. Są rzeczy, które na pewno nie zrobimy w tym roku, a trzeba się starać, żeby można było wpisać w przyszły budżet. I to jest zadanie również dla Państwa, żeby pokazać, że jest to możliwe, pokazać, że jest sensowne i że jest grupa młodych ludzi, którzy są z tego skorzystać. Piękne polskie nazwy są. Tam jest Polska. Jest tam? Dobrze. Nie, zgadzam się, mogę podtrzymać z Wami ten transparent również. Też się zgadzam, że lepiej się zajmować deską rolką niż demontażem. Dzisiaj na konferencji miałem pytanie, nie byłem, że tak powiem, zorientowany, jak głęboki jest problem. Teraz już wiem, więc przywrócenie tego funkcjonowania tego parku w tym kształcie nie jest problemem. W najbliższym czasie powinniście mieć i taką dyspozycję ja już wydałem. Także, kochani, odnośnie przyszłego, procedura jest jasna, zachęcam. Jeżeli chcecie w międzyczasie próbować na rowerach korzystać z tamtego parku, który usytuowaliśmy w pobliżu Gemini, no to też jest to kawał obiektu, boiska są, więc mam nadzieję, że końcówka wakacji nie będzie, że tak powiem, bezczynna w oczekiwaniu na remont. Włączcie się sami, a wtedy trudniej będzie dewastujący. Ja chciałem dodać, że od około 3 lat dbamy o to miejsce i sami remontujemy. No bo jako pracownik Pomocy Młodzieży musicie, to zobowiązać. Sami wiemy, jak to zrobić, żeby... Z inicjatywy to remontujemy. Super. Żeby to było bezpieczne, bo poprzedni remont wykonano osoby, które nie mają pojęcia o korzystaniu z tego typu obiektów i stwarzało więcej do zagrożenia niż frajdy. Wykonaliśmy remonty własną pracą, często inwestując tu swoje środki pieniężne. Projekt nowego skateparku, panie prezydencie, przygotowywaliśmy też, on jest przygotowany etapowo. Można go wykonywać w kilku modułach. A żeby nie obciążać inwestycją, bo jest to koszt około 1 000 000 zł, przygotowanie projektu i wybudowanie, ale w poprzednich rozmowach, jak rozmawialiśmy, to jest można go zrealizować na kilka etapów, obniżając koszty do około 300-400 tysięcy rocznie. Mogę obiecać, że 1 000 000 zł nie wydamy jednorazowo. My zdajemy sobie z tego natomiast sprawę. Jeżeli jest to do etapowania, wpisze się to w ten. Proszę bardzo, ale procedura musi być zachowana. My to rozumiemy. Okay. Ale dzisiaj przyszliśmy prosić o pomoc. I dziękujemy. Ta pomoc już jest. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Spokojnie, bezpiecznie wakacje. Dobra, słuchajcie, chciałem was prosić, żebyście nie naruszali pracy urzędu i w miarę znowu Gęsiego opuścili to miejsce i udali się na skatepark.